Super Mafia Uxus przedstawia. Hello wszystkim. Jesień tuż, tuż. Patrzcie, tutaj chłopaki mają poprysowane. Tam z daleka ich widzicie, już skończyli na tej łące prasować. Prasować, presować i cudować. O. Jadą. Pojechali. A Marcin tutaj ma prasę z siatką. Michał na sznurek i tak sobie tutaj prasowali. Jeszcze fajna trawa wyszła i będzie super sienokiszonka. Koty przyszły ze mną, ma na łąkę tutaj. O, jadą. Dobrze, że nie biegłam w drugą stronę. Marcin jedzie pewno prasę zawieść i przyjedzie John Deere'em z turem. Będą ładować i przywozić, zwozić. Hello, Bodzia. Hello. Byłam na łące, ale już skończyli. I tak to z nimi jest. A ty już widzę, że też już prawie kończysz tą instalację. Instalację mam złożoną. O. Tylko teraz jest potrzebna kabina i błotniki. Już i zobaczcie, kierownica już jest. Mocowanie, nie? No, to mocowanie. Ale... to masz zrobione, jo? No, tutaj już, o, zobaczcie, wychodzi. Do lamp na kabinie kierunkowskazu, no. Pozycja, nie? A druga strona. A tu masz tutaj, pokaż mi, czy się dobrze zrobiłeś. Świeci się coś tutaj. Co? Jest światełko? Nie wiem, mamy. Czy mamy akumulator podłączony? Jest. 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 Chcesz mnie przestraszyć, czy co? Nie, jeny. Ja cię przestraszyłem. Nie. O, ale żeś dał czadu. To abyś się modlił. Tak. Trochę musiałem polutować, bo tam mówiłem, już zawsze mówię, że masę doprowadzam do lamp, nie? Do przodu, tak jak i do tyłu. Żeby nie było niespodziane. O, teraz już jest tutaj, zobaczcie. Maseczka. No. Jeszcze jakieś naklejeczki by się przydały, nie? Co? Bocio, jakieś naklejeczki chyba będą, już co? Wczoraj tam się pytać, a Mariusz pojedzie uzgodnić, jakie, nie? Aha. No jo. Po sąsiedzku byłem się pytać, pozdrawiamy. Pana sąsiada. I siostrzenicę z Wielkopolski, naszego sąsiada tutaj. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Bo podobno się nigdy nie może naczekać filmu czy coś. Czy lubi oglądać, jak tu dłubiemy, nie? No, tak więc, że pozdrawiamy siostrzenicę naszego sąsiada i sąsiada z rodziną. Nie będziemy tu nazwiskami jechać, ale sąsiad się dowie, a siostrzenica z Wielkopolski też będzie wiedzieć, o co chodzi. Teraz Michał jeszcze jechał tam pewnie to trochę zwinąć i będzie owijany. No tak. Dzisiaj. Najpierw trzeba pozwozić jeszcze. No, no. No i owijać. Mhm. Zobaczcie, zabawki Bodzia tam są. Jutro może będę kabinę składał, jak dożyję. No. Nie. Może dożyjesz, co złożysz. Może. I wtedy, już będzie, koniec wtedy. 60. Następnie do golenia. Także nie jestem w garażu zamknięty, tu jest otwarte. Ktoś pisał pod ostatnim filmem, że nie byłem na Bednarach. Także nie byłem zamknięty, bo to była niedziela akurat.
jak byli. Ja sobie oddycham w niedzielę i odpoczywam i nie pracuję w niedzielę. Żebyście wiedzieli. Także nie ma. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święci. Ale prawdziwie, a nie do kościoła, a potem iść i już na parkingu sąsiada obgadywać. No. Także zamknięty nie byłem. Nigdy się nie zamykam w garażu. Ani ciebie nie zamykam? Nie. No bo chyba tego właśnie gniazdka od przyczepy jeszcze nie widziałam. To już jest podłączone wszystko. Tak? A to trzypinowe też już masz podłączone? Wszystko masz? Tak. No. No, kurczę. Kosztowało roboty, ale masz i zegary. Wszędzie, zegary już masz włożone. Wszędzie ten, o, to jest masa na lampę jedną, to jest masa na gniazdko, nie? I to jest masa na lampę drugą. I tu będzie do obudowy ta masa zrobiona, nie? Przykręcona. Jeszcze zegary pokazywał Mariusz w tym, w kartoniku, teraz już są no, bo na był traktorze. Ten, nie? Ale to jest za mały. I on tam latał jak taka mucha na krowieńcu, nie? Mhm. A to jest oryginalny, ursusowski. Jeszcze. No to było gdzie indziej robione, ale u kooperantów, nie? Tu zobaczcie, te zegary trochę wam z bliska pokażę. A te przyciski to chyba też jakieś komunistyczne, co? Jeszcze? No z epoki Elester, obydwa. Mhm. A kierunki? Już nie. Nie, no w instalacji były, nie? Aha, no no. To już widać po tym, te miały okrągłe. Takie. To też było w instalacji, nie? Co? Tutaj na kluczyk stacyjka. Tak. A tutaj ma schowane bezpieczniki, tak? No. No. W każdym tak jest. 60. O, żeś już tu pobrudził. Co już tu żeś robił? Nogami gdzieś żeś skakał. Nie. Tam miałem świeżo poprawione, posklejanie rękojeści i do szmatę położyłem. No, co to? A tam gdzieś się podrapię, tu jutro tam. Weź. To tam jeszcze jakąś taką dasz puszeczkę jakby, tak? Coś w no, tym coś, stylu. Taką no, trzymadło dorobię. Nie? Taką trzymadło, ja. Bo tu było to oryginalna ta blaszka, nie? Ale chcę dać aluminiową, żeby to masa przewodziła, nie? Hmm. Na te lampy. I wtedy do tego się, do tej blachy da. Te oczka się przykręci. Piątki, nie? No tak. I dopiero wtedy siedzenie włożę, żeby nie zawadzało mnie. No jo. Na razie po co, nie? Wtedy wyjedziesz później, będziesz miał już kabinę, nie? Mhm. Będę składał tu. A potem się wyniesie i się włoży. Nie wiem czym, czy turem, czy cyklopem, czy parą. Różne były opcje. Już z kabinami. Zobaczymy, nie? No. Jeny, już jaka jesień. Ile liści leży na trawie. Już jest szarawo. Która to już jest? 18:17. Idę wam pokazać. Tam, o, zobaczcie, z daleka przyczepy są, dwie Michał przywiózł, wsiana. Teraz pojechał po następne. Załadują i przywiozą z Marcinem jeszcze większy zestaw. I jeszcze tutaj będzie koło domu do pozbierania, jeszcze trzeba będzie owijać się, na kiszonkę robić. O, sarny z tyłu. O. Były sobie za stogiem. I teraz idą tam w kukurydzę. Dwie sarenki. No. A Bafik tutaj z kotami chodzi. Tam Bodzio biegnie.
Teraz muszą owijać. Jezu, co tu jest? Ja wlazłam na coś, nie widzę. Patrzałam na ciebie i wyszłam na coś. Halo. Marcin. Widzicie? Tam trochę, o. Trochę tu widzicie. Trochę widać. Tu bardziej. Wodzio tu zawija. Znaczy zawija. Michał zawija, a Wodzio... Wodzio wkłada, o. Wodzio wkłada. Co robią chłopaki? Od rana! Od rana robią, bo trzeba było i zgrabić, i spresować, pozwozić, teraz owijać. Thank you.
lepiej widać. Urwało się, widzisz, tak ty, do, tak ty tutaj doglądasz, no. I tak pilnujesz, no. No daj spokój, no. Urywa się. Kończy się chyba. A więc papa, widzicie co tu jest? Tak Bodzio dogląda. Komentuj, subskrybuj, oceniaj.